27 lipca wspominamy świętego Celestyna I, papieża. O młodości przyszłego papieża wiemy tylko tyle, że jego ojcem był Pryskus. Szczególną miłością darzył Celestyna papież święty Innocenty I, nazywając go swoim synem. Po śmierci papieża świętego Bonifacego I, Celestyn został wyniesiony na stolicę rzymską dnia 4 września 422 roku. Jego rządy w kościele trwały 10 lat. Były bardzo pracowite. Najpierw papież zajął się energicznie wykorzenieniem herezji nowacjańskiej, która miała swoich zwolenników nawet w samym Rzymie. Nakazał zamknąć wszystkie świątynie nowacjanów, a ich przywódcę, Rustyka, pozbawił urzędu biskupiego. Odrestaurował Bazylikę Matki Bożej na Zatybrzu po najeździe na Rzym Aleryka. Na Awentynie wystawił Bazylikę ku czci świętej Sabiny, którą obecnie zajmuje kuria generalna braci dominikanów. Papież przez swoje listy i dekrety, jak również przez swoich delegatów i synody, starał się utrzymać w kościele karność. Piętnował nadużycia. Na przykład sprzeciwiał się zwyczajowi, jaki powstał w Apulii i Kalabrii, że biskupów wybierał sobie lud bez udziału miejscowego duchowieństwa i bez zgody papieża. Niemniej energicznie zwalczał błędy Pelagian. Doprowadził do tego, że biskupi Galii odwołali błędy tej herezji, którą się skazili. Do Anglii, gdzie ta herezja się zrodziła, wysłał jako swoich delegatów świętego Lupusa, biskupa z Troyes, i świętego Germana, biskupa z Aure. Kiedy Pelagiusz przeniósł się ze swoją nauką na wschód, papież zażądał od Nestoriusza, patriarchy Konstantynopola, by potępił głoszone przez Pelagiusza błędy. Wezwał również świętego Jana Kasjana, by upomniał zwolenników Pelagiusza w klasztorach w pobliżu Marsylii. Kiedy zaś Nestoriusz wystąpił z nauką o dwóch osobach Pana Jezusa, papież zwołał do Rzymu synod, który tę naukę potępił. Świętego Cyryla Aleksandryjskiego wysłał na wschód jako swojego delegata, by bronił prawowitej wiary. Dzięki interwencji papieża zwołany też został do Efezu Sobór Powszechny w roku 431, który naukę Nestoriusza potępił, a samego Nestoriusza, uparcie trwającego w błędach, deponował ze stolicy patriarchy. W tej sprawie papież interweniował u cesarza Teodozjusza II. Wielki papież żył w serdecznej przyjaźni ze świętym Augustynem i ze świętym Cyrylem Aleksandryjskim. Do Irlandii posłał świętego Paladiusza, biskupa, do którego dołączył święty Patryk, apostoł tej wyspy. Spora korespondencja, jaka została po świętym Celestynie I, świadczy o tym, jak szeroki, jak wszechstronny był zakres jego działania i ile trosk nękało go o Kościół Chrystusowy. Celestyn I pożegnał ziemię dla nieba 27 lipca 432 roku. Pochowano go na cmentarzu Pryscylli w mauzoleum obok Bazyliki Świętego Sylwestra. 6 kwietnia 817 roku relikwie jego przeniesiono uroczyście do Bazyliki Świętej Praskedy. Część jego relikwii posiada Bazylika Świętego Piotra za murami w Rzymie oraz Kościół Świętego Stefana w Bolonii. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, Ty wybrałeś świętego Celestyna, aby przewodził całemu Kościołowi oraz budował go słowem i przykładem. Za jego wstawiennictwem strzeż i kieruj na drogę zbawienia wiecznego pasterzy Kościoła razem z ludem im powierzonym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nami. Bądź nam.